Bardzo ciekawa sytuacja polityczna, o co chodzi, żeby pokazać, proszę Państwa, że tu w Warszawie, no Warszawa jest kościelna, Warszawa jest moherowa, że tu w Warszawie nie ma cerkwi. Można też pokazać, że była tu piękna cerkiew z dzwonnicą, która miała ponad 70 metrów wysokości. Teraz, żeby tak ze światłem, prawda, edukacyjnie troszeczkę, troszeczkę nauki technicznej nam nie zaszkodzi, pokazujemy piękną cerkiew. 70-metrowa dzwonnica, no i cerkiew, która stała na Placu Saskim, gdzie jest? Nie ma. Czyli, że Warszawa nie jest gościnna, Warszawa sobie sama wykrakała teraz kolejne takie te podejrzliwości, nieufność, bo to wszystko typowe dla moherów zresztą było. Tu nigdy nie byli ani prawosławni, ani mormoni, ani ewangelicy, ani Świadkowie Jehowy. Czy nawet i Świadkowie Jehowy to napływowi od roku 1905 od strony Gdańska tu w Polsce się wzięli.